Witam Was, kochani, bardzo serdecznie z tej strony Ray Games, a to jest How to Take Off Your Mask. Zapewne niektórzy znacie tę serię z kanału Kasiulcia, bo chyba ona prawdopodobnie już nagrywała tę całą serię i przechodziła całą grę. Ja znalazłam wersję demo tej gry, więc postanowiłam, że czemuż by nie zagrać, bo byłam bardzo ciekawa tego, jakby mi poszło w tej grze. Mam nadzieję, że ogólnie rzecz biorąc, przypadnie wam ta gra do gustu. Jest ona oczywiście z napisami polskimi, więc nie powinno być żadnego problemu. Jeszcze tutaj nic nie ustawiałam, nic nie dotykałam, nic, nic, więc naciśnij dowolny punkt na ekranie, dobrze naciskam. Wejdźmy sobie w ustawienia, bo bym chciała wiedzieć, jak to tutaj wygląda głośność. Wiecie co, ja to wszystko zostawię chyba, bo mam i tak ustawione potem tutaj u siebie w programie, więc nie powinno być żadnego problemu, jeżeli chodzi o ustawienia tekstu. Ustawienia pomiędzy. Dobrze, no to nie będę tego robić, więc co? Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, co to jest wczytaj ekstra, co to jest ekstra? Galeria, film, muzyka, dobra. Sorry, nie mogę się ogarnąć, po raz pierwszy w ogóle to odpaliłam. To jest tak, że mamy naszą bohaterkę, która pewnego dnia zamienia się w tą oto uroczą kocicę i generalnie rzecz biorąc nie wie, kim jest, a przy okazji też jest zakochana w swoim przyjacielu, który również ma pewną tajemnicę, jaką, no to pewnie niektórzy już wiedzą, jaką on ma tajemnicę, ale tylko wam generalnie mówię i oni kompletnie nie wiedzą, że czyli on sobie nie wie, że jego przyjaciółka jest Lukrecją, w sensie nawet tą kocicą, więc nam będzie trochę śmiechu na sali i generalnie od wyborów w grze będzie zależał koniec gry, więc może to działać na rzecz albo głównej bohaterki, albo na rzecz tej kociej Lukrecji. I właśnie tutaj jeden z moich kotów chce się na mnie uwalić. Kosik, proszę cię. Dobra, więc żeby nie przedłużać, kliknijmy sobie start. O, widzicie, w której rodzinie chce zagrać? To jest właśnie nasza bohaterka, więc chyba będziemy mogli zagrać tylko w prolog, jeżeli chodzi właśnie tutaj o wersję demo. Ale jeżeli naprawdę będzie dużo wyświetleń pod tym filmem, to oczywiście ja zakupię tę grę i będę grała dalej. Więc nam tutaj wam daję nadzieję, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to oglądajcie. Więc dajemy sobie prolog. Chyba będziemy musieli wybrać imię, tak? Wpisz swoje imię. Więc no tutaj dam oczywiście Rey, bo to będzie jako głównej bohaterki. Czemu mi tutaj nie chce? Dobra, niech będzie. O, jestem ciekawa! Bardzo. Czemu? Mam kliknąć. Co się boję? Za co? Dlaczego? Co się ze mną stało, nie? No, przynajmniej jest, że Rej. Spokojnie, przypomnij sobie najpierw, co działo się wczoraj. Okej. No, jesteśmy tylko przyjaciółmi z dzieciństwa, ale no właśnie. Ronan! No właśnie, on ma najpierw Ronan i to jest jego tajemnica, już widzieliście trochę, nie? A, w ogóle, jeżeli chodzi o to, co mnie skłoniło do nagrania tego, to widziałam, że jest druga wersja tej gry, w sensie wersja, druga część tej gry. Tylko, że właśnie jest po angielsku jeszcze, no to kurczę, zanim jeszcze przyjdą napisy polskie, to trochę minie. Jo, jakie to słodkie! Takie to słodkie. Wszystko zaczęło się nad ranem. Ty złodzieju! Rej, nie wypada, by dziewczyna tak podnosiła głos. Julii to jest w ogóle jeden z pracowników piekarni, ale on też ma właśnie jedną tajemnicę, jaką to też wam nie powiem. Zostaw mnie w spokoju! Ja mam przygotować sklep, jeżeli będziesz wyjadać świeżo upieczony chleb!
Uspokój się. Traktuj to jak nowe wyzwanie. Nie wiem, czy mam wam to czytać, czy nie. Może nie będę czytać. No chyba jak chcecie, nie? Zirytowała się, jaka mina w ogóle. O nie, spoliszkowała go! O Jezu, babcia. Skup się na pracy, no oczywiście. A to ona ją uderzyła, Jezu, ja myślałam, że ona Yuriego uderzyła, nie babcia ją, Boże. Chociaż bym użyła czegoś innego? Mam na imię Rei, no oczywiście, bo ja się tak nazywałam. Jestem piekarką urodzoną i wychowaną w Lezerze, stolicy Eroli. Chyba dobrze to czytam, co nie? Moi rodzice zniknęli kilka lat temu, ale dzięki babci i mojemu przyjacielowi z dzieciństwa, Ronanowi, nigdy nie czułam się samotna. Okej, to może będę wam po prostu czytać to, czego oni nie czytają. Da, chciałbyś. No właśnie, gdzie jest Ronan? Też bym chciała to wiedzieć. Serio? Zaczynasz się jebać? O, Ronan! Ronan, to na pewno Ronan! Siema. A co ty robisz? Masz ręce zajęte. Boże święty, Ronan, sieroto. Przepraszam, czy oni wpadli na siebie? No i dobrze, bo byś miał dopiero wtedy przekichany, jak nie od Rei, to od babci. Biedny Ronan. No a coś ty myślał? Nie można go rozpieszczać. Nie wypada kazać takiego przestępcy, jak ja płacić za coś, na co ma ochotę, o Boże święty. O, biedna. Z panią chłodziarką? Chciałabym wiedzieć, o co chodzi z tym złodziejem. Przychodził tu co rana, zjadał śniadanie i wychodził, nie zostawiając choćby grosza. Pewnie chodzi o Yuriego, nie? A babcia zawsze taka surowa, nikt go nie upominała. Musi mieć ważne powody, a i martwi mnie to. Pani chłodziarka leżała na stole. O, jaka słodka! Ciężko było przewidzieć, jaka będzie u nas pogoda. Używaliśmy panią chłodziarkę, gdy było gorąco, i pana grzałkę, gdy było zimno. No, w sumie logiczne, nie? Czy to przeze mnie jest za zimno? Lepiej podniosę temperaturę. Dobry chłopiec, Boże, ile on ma lat, Chryste. A jak się zarobiegił, cieszy się. A Juli się patrzy, o Boże. No sobie ja też. Aha. No, no już to widzę, jak się Rei cieszy. Jeszcze za co za młody? Boże, dziewczyno, co ty mówisz? Na pewno coś się może ustać. No Boże święty.
No jak dziecko. Oczywiście, że jej potrzebuje, coś ty myślał. A co ty w ogóle robisz, człowieku? Cieszę się, że się w niej nie zakochała, Rey, bo by dopiero było. No tak, jeszcze czego? Wszystko za nim, za jego zrób. Bo się ciebie wstydzi? Aha. Śmierdzi potem? I tylko o to chodzi? Widzicie? Już coś kręci. To dwa cyn, jeżeli coś się stanie? Co to jest dwa cyn? Bacyn zmienia to, co powiemy centrali na tekst i przesyła dalej. Czyli taki telefon po prostu. Nie bardzo się na tym znam. Dopiero co to sprowadzono z zamku. Aaa, z zamku. Wolałabym mieć coś przenośnego, co by pozwalało rozmawiać na odległość, ale tak pewnie się nie da. No oczywiście, że się da. W których tych czasach żyjesz, dziewczyno? Poproszę jeden bochenek. Bardzo się cieszę, że ci klienci mnie chwalą. No oczywiście, każdy chciałby być chwalony przez swoją pracę, tak, w swojej pracy. O co chodzi? Rozgnania Lukrecji? Ludzi koty z miasta. O! Lukrecja. Biała skóra, kocie uszy i ogon. Nikt nie widział, czy byli ludźmi koci cechy, czy zupełnie niezależnymi od ludzi istotami. Nigdy ich nie spotkałam, więc nawet nie byłam pewna, czy są prawdziwi. Rey! Ruchów nawet nie kręcili się po tej okolicy. No tak, jeszcze ją straszcie. Co to za nagła zmiana tematu? A Yuri, to niby co? Pies? Słodkiego rycerza. Kishi? Pan wa kochira de yoroshii desu ka? I kto tutaj zmienia temat? Rycerza? Mi się kojarzy z bezbronnym szczeniaczkiem. Ruch wynajęty Lukrecji może być niebezpieczny, ale przecież nie ma ze mną nic wspólnego. I co? I co? A, wieczór już chyba. Trzeba zamykać. Jak ładnie. O! Ronan! O, jakiś ty słodki. O, jak się zawstydził znowu. O, a co to za creepy głos? Kobiecy głos? To nie może być Ronan, ale w takim razie kto? Kochida, hore.
taki ładny! Zobaczyłam kota. Ho, yappari kikoete oru no da na. Co ty, kota się boisz? O, jaki słodziak! Dajcie, skarty na. Baka mono. Wasi no koe ga futsu no ningen ni kikoeru hazu ga nakarou de. Poczekaj, do takiego kota to ma strasznie stary głos. Co to ma znaczyć? Jestem jakaś nienormalna? Tonikaku, naka ni hairou. Hitotsu, chūkoku shite oite yarou. W sumie trochę brzmi jak jakaś groźba, a nie rada. Grama, kibun ga warui mitai. Neko ga... Neko ga shabetta no, kedo watashi ni shika kikoenai mitai. Ooo... Okashii yo ne. Neko ga shaberu nante arienai. Watashi tsukareteru no kashira? Kitto sou da yo. Hataraki sugi. No jakbyś jej pomagał, to by było lżej, albo Julia, nie. A babcia nic nie powiedziała. No, dziwne. Kyou wa mou yasumi nasai. Heya ni haitte, sono mama watashi ga ii to iu made, keshite denai you ni. Co to, szlaban za nic? E? Dou shitan desu ka, kyou ni? Przeziębienie. Kurczę, jakby miała was za każdym razem przeziębienie i słyszała jak kot gada, to by było super. No, jaki zmartwiony Ronan. Hora, hajaku heya ni ohairi nasai. Wakatta. Jeszcze babcia ją tutaj bierze i karze. Grandma mu simpai shou da na. Betsu ni nandemo nai no ni. Shaberu neko nante. Zettai kino sei datta ni chigai nai. No i żebym ja tak mogła. Sore ja neyouka. I co? Nie mówcie, że koniec dema. Tak, do tego momentu wszystko było w porządku. Nie sądziłam, że gdy się obudzę, wszystko będzie zupełnie inne. Hmm? O, jaki słodki głosik! Niby mówię normalnie, ale czemu tak śmiesznie kończy zdania? Lepiej już wyjdę z łóżka. Ale gdy sięgnęłam po kocyk, zauważyłam, że miałam białe i drobne dłonie. Czułam też na głowie i pupie coś obcego. Nie, to niemożliwe. Wyobrażałam sobie, co się stało, ale nie mogłam w to uwierzyć. Dlaczego? Jak to możliwe? Nerwowo podeszłam do lustra. O, jaka słodka! Co to ma znaczyć? Wyglądam jak 13, może 14-latka, ale tylko cię uszczka i ogon? To przecież nie ja! O nie, babcia. Ech. Niedobrze, nie możemy mnie teraz zobaczyć, muszę stąd uciec. No właśnie, i zwiała. Uciekam przez okno, ale co miałam teraz zrobić? Stałam się Lukrecją? Koniec prologu. No nie żartujcie. No. Czy chcesz kontynuować? No tak, ale tutaj patrzcie, wskaźniki mamy niewzruszone. I podobno w zależności od tego, w którą stronę wskaźnik pójdzie, to takie będzie zakończenie.
Znamy tak, ale pewnie już nie można dalej. Rozdział pierwszy. Mogę? 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 Mogę. Co mam teraz zrobić? Przecież mam 20 minut nagrania, nie wiem co mam zrobić, ale wydaje mi się, że więcej już nie pójdzie, no, ale dobra, gramy. Spadła. O ja! Nie, tylko nie Ronan! Ołka, nie! Ronan! Wpatrywałam się w mężczyznę, na którym leżałam. Zaraz, przecież to nie może być! Łaaa, jaki przystojniak się zrobił, nie? Niezależnie z której strony spojrzałam, byłam pewna, że to Ronan. No kurde, no chyba trzeba być idiotą, żeby tego nie zauważyć, nawet po głosie. Ale przecież Ronan nie nosił takiego munduru. Szybko odwróciłam się i uciekłam. Au. Kloto! Arara. Onikie? Jo-chan wa kyo ushinatta ka? Sate. Jakby walnęłam w taką klatę, to też bym zemdlała. A, sorry, miałam kliknąć się, patrzę. Mam na imię Rei, tak to wiemy. Jestem piekarką i prowadzę szczęśliwe życie. Aha. To ten kot? Onushi wa tada no Lucrecia ja ru? Konna no janai. O. Watashi no mago ni shippo nante haite imasen. Koneko-chan, boku no petto ni naranai? O Boże, Yuri, przestań. O, mega zameta ka? Ochitsuite. Koko ni ireba anshin da kara. Sore ni shitemo, naze pajama sugata de totuzen ki kara ochite kitan da? A tak, żebyś się pytał. Sore wa... Tak spanikowałam, że zapomniałam się przebrać. Ore ga kowai kai? E? Ore wa Ronan. Kono machi o keibi shite iru mono no hitori da. Widzicie? Ronan! Czy to naprawdę Ronan? Zachowuje się zupełnie inaczej. Nie? Niandyko! Jakie to słodkie. Jo-chan wa mezameta ka? O, co ta klata idzie? Co to za wielki podniebny koleś? To jest ten, na którego wpadłaś. Yare, yare. Ore wa bakemono janai zo. Przez ciebie zemdlałam, jak mam cię inaczej traktować? Ore no na wa Maas. Maas Foren. Aniki to yonde kure. Jo-chan wa? Brachu? Czemu tak? Amari fukaku kangae nai de, sou yobeba ii yo. Lepiej nie drążyć tematu. A, muszę imię wybrać? Okej, wybrać imię dla Lucrecji. Jak będziemy się nazywać, Jezu? Kurczę, nie wiem, mam zawsze z tym problem. Jakbym dała po prostu Neko, to byłoby tak trochę dziwnie, nie? Ale dobra, dajmy Neko. Neko jako kot. Neko, nie? O, nie type ka. To jest type no Lucrecia. Są różne rodzaje Lucrecji, nie tylko tych nie. Nie type? Lucrecia te, szabery katana, sorry, zore, ne. W tym momencie, mi tani, szabery monomoileba. Gobi ni nie ga cwitali, miau ga cwitali, iroiro i tena. Ja serio, mia. He? Anata tachi wa, ittai doyu kanke nia? A. Kare wa kono machi no aniki ben mitai na sonzai de sa. Sakki kimi ga totuzen ki o ushinatta. De, jijou o hanashite kurenai ka? Mahiru ni Lucrecia ga arawareru nante mezurashii.
Możecie, jak zjeść tabakarika? No, a coś ty myślał, że niby co? W piżamie sobie specjalnie łaziłam po mieście, żebyś się pytał? O Jezus Maria, nie tak blisko! Łagodnie pogłaskał je po głowie. Zdumiało mnie, że nie miałam mu za złe, gdy pod wpływem jak dziecko. なるほどな。 家族に何も聞かされてないまま突然覚醒して混乱したのか。 A ty byś nie wpadł w panikę? どういうことだ、兄貴? 多いんだよな。ハーフの子にルクレシアの血が混じってるって言わない家族は覚醒しないでくれと願うばかりに。ハーフ? 覚醒? なんだ、 お前も知らないのか? 人間とルクレシアの間に生まれた子は最初普通の人間として生活していても いずれ何かを引き金にしてルクレシアの姿に覚醒するんだ。その事実を認められなくて本人に隠す家族が多いのさ。お嬢ちゃんの家族みたいにな。本人からすると突然ルクレシアになったように思えても。その通り。しかもルクレシアと人間の姿ってかなり違うからさぞ混乱しただろう。私がハーフにゃ? To nie do wiary. Płacz, zdenerwuj się, płacz. Nie wiem, co mam wybrać, zdenerwuj się. O! Na rzecz Rey. Nie odezwał się, po prostu mnie przytulił. O! Choć to powiedział, wiedziałam, że nie jest w porządku. Ale z jakiegoś powodu poczułam się lepiej. Iko. Jakbyśmy zamienili się rolami. Czemu się rumienisz? O maera na. Mas, a jak orite kite? Hej, hej. Wari ga, shibarak seki o hazzasete morauzo. Jak się zastanowić, wygląda jak Ronan, ale też wcale nie jak Ronan. Ano sa, saki kara nande jiro jiro to... nie odpowiadaj, odpowiedz. Becu ni, nande mo nai nya. Sune nai de yo. Ronan nigdy nie był taki wygadany, a ten mundur. Anata wa keibitai no hito nya? Hmm? O. ちょうど朝の巡回が終わって、知り合いの家に向かおうとしていたら、突然落ちてきた君にぶつかったんだ。大丈夫だったかにゃ?痛くなかったにゃ?俺を心配する前に、まず君自身の心配をしないと。それは… Co babcia powie, gdy mnie zobaczy? To niemożliwe, by jedno z moich rodziców było Lukrecją. まだ信じられないのかい? パパとママのことは… 確かによく知らないにゃ。けど、ルクレシアだにゃんて。ほら、また。ああ、ポコスカビポポリシカ、ボジャキオスワッキ。にゃーん、くすぐったーい。あ、イエスズ、マリア、ヤキ、ポッケッタ。ネコアツカイしないでにゃ。ごめん、ごめん。怖がるな。家族と話せば、きっとなんとかなる。 Gdy się uśmiecha, wygląda jak Ronan. Wciąż nie umiem określić, czy to dwie różne osoby. No serio, no ślepa jesteś. Jak się wyłonił. Ja na. Cyjnie ore no ototo bunde aru omae ni mo haru ga kitan da na. De, ittai nan nan desu? A, ofukuro ga orite ko itte yo. Kawaii ojo-chan ga mitai rashii. しかし、お前のタイプがこんな子だとは。違うから。へいへい、ついてこい。不安か? だって。ほら。
Boże, znowu tak blisko. Podał mi dłoń. Jejku, o co tu chodzi? To do mnie niepodobne. Jeszcze... Nie mogłam mu odmówić. A jedno. Nie mogłam nie czuć sympatii. To było takie dziwne. A, chłodziarka! Gdy zeszłam, znalazłam jajka, mąkę. Czy to miejsce to naprawdę... Odpowiedziała. Kora, sonna koto yunzanai. Doko kade kiita koto ga aru yono. No, bo powiedział ktoś tak. I nie tylko to słyszałeś, to twoje własne słowa. Czyli naprawdę ten Ronan to mój Ronan?迷惑な話だ。商売の邪魔をしたがる奴はどこにでもいるもんだな。兄貴の仕事ってこの店の店員や?そう見える?見えない。バカ息子が手伝ってくれればこんな忙しいこともないのにね。おふくろ。もう大丈夫かい?猫耳の人間を見たのは久しぶりでびっくり。猫耳の人間じゃなくてルクレシアだろ? そんなの言いにくいじゃない。って、その格好。どうして私の若い頃の服に気づいた?まだ死に遅れしちゃいまんで。ああ、すまん。私そびれた。まったくしょうがない子ね。あなた、早く着替えて。いいです。今日はありがとうございますにゃ。私はこれで。待て。外は危ないし、家まで送るよ。 Daliście się jej przebrać? Nie, jednak nie. Uciekam i zdążył mi odpowiedzieć. Niekodana. Lucrecia te. Minna konan deskane. Sana. Aż się boję, co będzie, jak pójdziemy do babci. Ale co mam powiedzieć babci? O, babcia! Trochę to niezręczne. Sore tomo kono watashi ni shiraretaku nakatta? Watashi no koto wakaru nya? Wakaranai wake nai desho. Kono baka mago ga. Jakie to słodkie. Mocno ją przytuliłam. Grandma wa shitteru nya? Papa to mama no dochira ka ga Lucrecia tte. Dare kara kiitan desu? Kono machi no aniki teki na sonzai rashii hito kara nya. Naruhodo. あなたはどう思うのですか? それはあなたの母、私の娘がルクレシアなわけないでしょう。じゃあ、パパがにゃ? 何年前になるでしょうね。私の娘のアリアが店の前で倒れている男性を見つけて、それがパパ? 初めは彼がルクレシアだなんて思いもしませんでした。知った時にはもう遅かった。 No i co, jakby się ich rozdzieliła, jakby się okazało, że ten wcześniej, że jest z Lukrecją? Lucrecia ga warui to iu wake dewa nai no desu. Tada, karera o kokoroyoku omotte nai hito ga ooi no wa jisu. A co, wylizują im masło? Kono mama dewa kuro suru koto ni naru to chuukoku shita keredo. Aria wa kare to issho de nai to shiawase ni narenai to itte kikimasen deshita. Grandma wa, ima demo papa ga kirai nya? どうでしょう。それよりもどうやったら元の姿に戻れるにゃ?確か何かきっかけになるようなものが必要だと記憶にありますが。きっかけになるものにゃ?個人差があるからなん。パパの場合はどうだったにゃ?
意識を失うと姿が変わってましたね。それじゃ困るにゃ。痛いのは嫌にゃ。いろいろ試すしかないでしょう。To co, walniesz ją patelnią? Nie. Au. Kore mo dame. Itai, nie. Shinbun de nagranai de yo. Sato o nametari, henshin te sakendari, ofuro ni haittari shita kedo.文句を言う前に何か別の方法を考えてみなさい。にょー。あー、なんかおなすわっか。お邪魔しまーす。おにえ、ロナン。ごめんなさい、今日はいろいろって、おー。Podtął się i zwalił na podłogę. A mąka pszeniczna poleciała na wszystkie strony. してもらえますね。まあもう良くなったんですか？心配ありません。掃除は任せましたよ。はい。ああ、ビエヌロナン。おやい、おまおつ。にしても。あちかべく。はい、もうちょっと待って。Skoro już to opanowałam, powinnam być w stanie to przed nią ukryć. Sore yori mo sakki no hito honto ni Ronan datta no kana? Futago no kyoudai toka inai hazu da mon ne. Ne yo. Dziękujemy za grę. To koniec wersji demo. Zapraszamy do zakupu pełnej wersji. By kontynuować rozgrywkę, przejść do menu głównego. Dobrze. Dobra, więc mamy już to, jak widzieliście, kochani. Skończyło się nasze demo. Mam nadzieję, że wam się podobało. Więc tak jak mówię, jeżeli by się okazało, że jest spore zainteresowanie tą grą, to oczywiście ją zakupię i zrobimy sobie taką serię właśnie z naszym take... How to take off your mask, czy jak to tam brzmi. Z naszą Rey po prostu, więc co, kochani, dzięki wam wielkie za oglądanie i... Do usłyszenia w następnym. Trzymajcie się ciepło, cześć!